Punkt wieczorny rozmowy Telewizji Republika. Katarzyna Głowicka, witam Państwa bardzo serdecznie. A Państwa i moim pierwszym gościem jest pan poseł Marek Suski. Widzę, że w Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości. Witam bardzo serdecznie. Witam Panią, witam Państwa. Panie pośle, Gorzów Wielkopolski, województwo lubuskie. Mamy tam sprawę, którą już od dłuższego czasu opisuje Gazeta Lubuska, ale ta sprawa stała się głośna i sprawa stała się polityczna. Ona ma tak naprawdę wiele wątków i na wielu płaszczyznach należy ją analizować. Ale ja bym chciała pana zapytać o tą najbardziej polityczną. Panie pośle, jak pan ocenia fakt, że człowiek, który stara się o pracę, wraz z umową o pracę dostaje również, przynajmniej w Gorzowie Wielkopolskim, w niektórych instytucjach podlegających samorządowi, deklarację o przystąpieniu do Platformy Obywatelskiej? No to świadczy o głębokim kryzysie struktur Platformy, bo żeby mieć członków, to trzeba ich napędzić siłą. No a kiedyś, nie wiem jak teraz, instrukcja finansowa Platformy przewidywała 10% haraczu od zajmowanych stanowisk, więc być może chodzi też o to, żeby kasa płynęła strumieniem. Ja pamiętam, kiedy ujawniłem tą instrukcję, to Platforma była wściekła, pozwali mnie do Komisji Etyki, ukarali, mimo że to był oficjalny ich dokument. Natomiast to też świadczy o demoralizacji Platformy Obywatelskiej, bo nie sądzę, żeby to były jedyne tego typu działania. Natomiast brak reakcji szefostwa partii pokazuje, że jest pełna akceptacja na takie działania i to już jest rzecz, która powinna być dzwonkiem alarmowym dla społeczeństwa, że tutaj są raczej stosunki mafijne niż demokratycznych struktur partii, która dąży do zdobycia władzy. Chociaż Donald Tusk zapowiada, że jak zdobędą władzę, to nie będą przestrzegać demokratycznych zasad, tylko będą siłą wyrzucać różnych ludzi silnymi ludźmi, tych, którzy są wybrani przez demokratyczną władzę na kadencję. Czyli to wszystko jakby pasuje w jedną całość. To nie jest niczym nadzwyczajnym. Można powiedzieć, oto taka jest Platforma. Jaka jest Platforma, każdy widzi. Panie pośle, ja najpierw zaczęłam od tego tematu, dlatego że ten temat dotyczy już, wiemy, nie jednej osoby, że taka praktyka, przynajmniej w tym województwie i w instytucjach tam zarządzanych przez polityków Platformy Obywatelskiej, po prostu była. Jest już kilka świadectw, które na to wskazuje, ale mamy też inny wymiar, już taki, który no, wprost podlega pod kodeks karny. A mianowicie jest kobieta, która twierdzi, że była molestowana w pracy, była mobbingowana. Mamy poseł Platformy Obywatelskiej, która wie temu o sprawie, dowiedziała się wprost od ofiary. Mamy marszałek województwa, która też wiele tygodni temu wprost dowiedziała się od ofiary, jak ta sytuacja przebiegała, jak nad tą kobietą się znęcał, miał znęcać szef instytucji podlegającej bezpośrednio marszałkowi województwa. I mieliśmy ciszę. Dopiero w ostatnich dniach, no można powiedzieć, że wtedy, kiedy sprawa ujrzała już medialne światło dzienne, pani marszałek złożyła zawiadomienie do prokuratury, ale w tym zawiadomieniu o tym szerzej będzie pisała jutrzejsza Gazeta Polska Codziennie. Od razu Państwa zachęcam do lektury. Nie powoływała się na rozmowy i na bezpośrednią informację od pokrzywdzonej, ale na doniesienia medialne. Proszę powiedzieć, jak pan ocenia, bo to jest tak, że kobieta, która jest zastraszana, która ma być molestowana, no, ona się czuje ofiarą, ona może się bać, no, ale jeżeli funkcjonariusz publiczny już ma tą wiedzę o tym, że do takiej sytuacji mogło dochodzić, no to na nim spoczywa jednak obowiązek ujawnienia tej sprawy organom ścigania. Tutaj tak się nie stało, a w przypadku pani poseł, w przypadku pani marszałek stało się z dużym opóźnieniem. No stało się wtedy, kiedy już sprawa wyszła na jaw, już nie dało się
ukrywać i no, z tego punktu widzenia, jak sprawa jest medialna znana, no to już wtedy ktoś, kto ma taką wiedzę i o kim się mówi, że miał taką wiedzę, no, jeżeli jeszcze w tym momencie by nie zadziałał, no to by oznaczało, że nie tylko próbuje ukryć tą sprawę, ale też no, ma coś... No, ma kłopoty z postrzeganiem rzeczywistości. No i niestety taką sytuację, no nie pierwszy raz, bo to mieliśmy na Podkarpaciu aferę, tam były też sprawy dotyczące molestowania i seksaferę i tutaj też są sprawy dotyczące też albo zapiszesz się do Platformy, albo no, będziesz służyć w innych potrzebach seksualnych ludzi, którzy są związani z władzą. W samorządach dzieją się takie bardzo różne rzeczy. Ja pamiętam również, mieliśmy podobną sprawę w radomskim samorządzie, gdzie do Urzędu Miasta załatwiano pracę również za, no, powiedzmy sobie, różne usługi podobnego charakteru. I jeden z tych, który miał to załatwiać, miał jakieś wpływy, komuś nie załatwił, ta osoba się poskarżyła. Też Gazeta Wyborcza nawet to lekko opisała, więc w samorządach rządzonych przez opozycję takie różne złe rzeczy się dzieją i nie ma reakcji. No można powiedzieć, że ludzie są ludźmi, ludzie są grzeszni, może się to zdarzyć w każdym samorządzie. No dobrze, natomiast ale panie pośle, to w takim gdyby razie, się to zdarzyło w samorządzie ja Prawa i Sprawiedliwości, natychmiast takie osoby były wykluczone z partii i odwołane z funkcji. A tu reakcji no właśnie, nie panie, ma. Panie pośle, o to chciałam zapytać właśnie o reakcję. Jakiej reakcji by pan w takiej sytuacji oczekiwał? Bo mamy informację, że pani marszałek miała przekazać sprawę panu posłowi Kierwińskiemu. No, nie wiemy, czy to ona tylko tak mówi, czy rzeczywiście przekazała, no, ale poseł Kierwiński przed dziennikarzami trzaska drzwiami, co niektórym ubliża. Z kolei też pani poseł mówiła, że, przepraszam, pani marszałek mówiła, że być może ta sprawa trafiła do samego Donalda Tuska. Więc no, nie wiemy, jak wysoko rzeczywiście wiedza w strukturach Platformy Obywatelskiej doszła, jak wysoko, jak osoby wysoko postawione o tej sprawie zostały poinformowane. Możemy domniemywać, że zostały. Ale jakiej reakcji by się pan spodziewał? Jakiej reakcji by pan oczekiwał? Bo może spodziewał, to już jest zupełnie inna sprawa. Ja mogę powiedzieć tylko jedno. Gdyby to dotyczyło Prawa i Sprawiedliwości, reakcja była jednoznaczna i szybka. Wykluczenie z partii i odwołanie z funkcji. Natomiast tutaj, no, tak jak w dobrej organizacji, gdzie działa omerta i gdzie się kryje swoich, no, być może haki są na wszystkich, więc jeden na drugiego w jakimś sensie wywiera wpływ, żeby sprawa była pod dywanem zamieciona. A być może oni też uważali, że skoro ta pani, której dotyczy ten niecny proceder, ponieważ zdaje się była też z Platformą związana, że ona po prostu ich nie sypnie, że jakoś z tym sobie sama poradzi i nie będzie mówiła o nieprawidłowościach i przestępstwach. No, na szczęście ta pani miała na tyle odwagi, że nie patrząc na partyjną solidarność o tej sprawie powiadomiła. Również w interesie innych osób, bo no, tutaj mamy informację, że to nie dotyczyło jednej osoby, tylko była to pewna prawidłowość. Stąd też ratuje, mówiąc o tym, też inne osoby, które mogły ulegać tego rodzaju przestępczej działalności. A brak reakcji no, pokazuje, że w tej partii nie działają wewnętrzne mechanizmy oczyszczania i to jest bardzo zły sygnał na przyszłość. Gdyby, nie daj Boże, zdobyli władzę, to byliby już całkowicie bezkarni, bo dzisiaj ta doktryna Neumanna działa, że w sądach trudno jest też znaleźć do końca sprawiedliwość. W przypadku tych osób, które są z Platformą, to będą ich bronić do upadłego, tak jak mówili. No a gdyby rzeczywiście zdobyli pełnię władzy, to ani prokuratura, ani policja, ani żadne inne służby by nie reagowały, gdyby takie rzeczy się działy. A mamy przykład, kiedy wyszły
taśmy, te USOWy i przyjaciół, to służby specjalne działały, żeby to ukryć, wyrwać laptop, czyli prawda była zwalczana, a ci ludzie, którzy chcieli ją ujawnić, byli prześladowani. Więc mielibyśmy do czynienia z czystą dyktaturą, w której obywatel byłby w takiej sytuacji pozbawiony jakichkolwiek szans pomocy państwa. Panie pośle, to kończąc ten wątek, chciałabym zapytać o temat, no, który... Ja myślę, że to pytanie należy postawić, choć wiemy, jakie byłoby zachowanie w ogóle części mediów i części to przede wszystkim środowiska Platformy Obywatelskiej, gdyby ta sprawa rzeczywiście została postawiona, no, bardzo poważnie. Ale ja mimo wszystko chcę zadać to pytanie. Panie pośle, gdyby sytuacja, no, zmuszania ludzi do wstępowania w szeregi Platformy Obywatelskiej się potwierdziła i gdyby okazało się, takie mamy w tej chwili doniesienia od osób, które po prostu były do tego zmuszane, o tym piszą media miejscowe, jeżeli by się okazało, że to był swego rodzaju proceder, który tam po prostu trwał, i żeby otrzymać stanowisko w administracji samorządowej, którą zarządza Platforma Obywatelska, trzeba było się do partii zapisać, to czy to jest podstawa do tego, żeby, no, sprawdzić, czy ta partia w ogóle działa legalnie w Polsce? No, w tym wypadku działalność jest nielegalna. Natomiast do tego, czy sprawdzić, że w całej Polsce tak działa, no ja mam nadzieję, że nie. Że jednak w większości wypadków w tej partii takich praktyk nie ma. Chociaż, no, ja niestety zetknąłem się również w naszym okręgu z praktykami nieco podobnymi, więc to oczywiście dwa przykłady nie świadczą o tym, że cała partia jest zdemoralizowana, ale patrząc też na to, jakimi ludźmi się oni posiłkują w wielu miejscach, no to mnie specjalnie nie dziwi, że takie rzeczy mają miejsce. No, a z drugiej strony pytanie jest, co w takiej sytuacji można zrobić? No, wydaje się, że tylko jedynym ratunkiem jest po prostu nie głosowanie na tą partię. Panie pośle, zmienimy temat. Pan prezes Jarosław Kaczyński podczas spotkań z wyborcami w różnych miejscach Polski mówi już zupełnie otwarcie, że sytuacja ostatnia tych negocjacji pomiędzy Polską a Komisją Europejską, no, w której zdaje się Komisja Europejska już definitywnie złamała ustalenia. Może jeszcze nie mamy tego formalnie i oficjalnie potwierdzonego, no, ale te sygnały, które są wysyłane przez szefową Komisji Europejskiej i przez innych komisarzy, no, mogą o tym po prostu świadczyć. To Polska będzie dalej już bez oglądania się na zdanie Komisji Europejskiej reformować wymiar sprawiedliwości. Czy to jest zapowiedź, panie pośle, no, wniesienia do Sejmu w tej kadencji i próby przeprowadzania w tej kadencji ustaw, które będą reformowały dalej wymiar sprawiedliwości? Czy to jest zapowiedź działań już nad nową kadencję? No, to jest bardziej skomplikowane. W tej chwili też w Brukseli toczą się rozmowy na temat dotyczące energetyki, gazu i surowców i trudnej sytuacji związanej z wojną. Czekamy. Komisja Europejska mówi, że do końca roku ma zapaść decyzja dotycząca KPO. No, gdyby to miało posłużyć jako pretekst, że my dokonujemy jakichś zmian, żeby nas pozbawić tych środków, czy nawet nałożyć na nas jakieś kary, no to być może nie warto tego robić. Natomiast to, co dzisiaj mamy, z tym, z czym mamy dzisiaj do czynienia, i to, co robi Komisja Europejska, mimo ustaleń, mimo porozumienia, mimo wielu ustępstw, bo to był trudny kompromis, i po zawarciu tego kompromisu mówią, a jednak nie, czyli to, co mówiła opozycja, że nie składa broni, będzie nakładać, czy nakłaniać do tego, żebyśmy tych pieniędzy mimo wszystko nie otrzymali, no to w jakimś sensie jest skuteczna opozycja, no bo z tamtej strony słyszymy, że, no, być może jakieś nowe warunki, a w ogóle, no, to za mało zrobiliśmy.
No to wszystko niestety bardzo źle wygląda. To jednak. Ale panie proszę, ja przepraszam, pokazuje... wejdę w słowo i dopytam, bo chciałabym dopytać o tę wypowiedź pana dosłownie sprzed kilku sekund, bo pan poseł wspomniał o tym, że trwają negocjacje w sprawie sytuacji energetycznej. Czy to oznacza, że my w tej chwili negocjujemy z Komisją Europejską ewentualne wsparcie dla państw, które będą potrzebowały energii i jako swój warunek stawiamy między innymi, chociaż być może tylko, to już pan poseł nam za chwilę powie, stawiamy uruchomienie środków z KPO? Czy tak należy rozumieć wypowiedź pana posła? Ja przypomnę, że tydzień temu na antenie naszej stacji pan poseł Krzysztof Sobolewski mówił o tym, że kamień milowy za kamień milowy, czyli że my możemy pomóc, ale sami stawiamy warunki. No wiemy, komu stawiamy warunki, bo wiemy, kto ma największy problem z gazem. Nasi zachodni sąsiedzi, tak naprawdę to tylko, no przede wszystkim o nich chodzi. Tego, jakie będą te rozmowy, one się zaczynają, tego ja nie wiem, co druga strona zaproponuje. Ja rozumiem, że natomiast pan poseł finiszu jeszcze ja nie wie, myślę, ale czy my tak stawiamy sprawę? Nie, myślę, że my postawimy sprawę w sposób taki, że jest już zbyt daleko idąca próba ingerencji w nasze sprawy. No i nie będziemy się zgadzać na różne tego typu kolejne szantaże, bo ja to oceniam jako szantaże w stosunku do Polski. Ja osobiście mam już tego serdecznie dość. Natomiast zobaczymy, jakie będą propozycje, bo my zabezpieczyliśmy Polskę, jeśli chodzi o dostawy gazu, krytykowanymi rozwiązaniami. Ostrzegaliśmy Niemców, no bo to Niemców ostrzegaliśmy o tym, że to jest narzędzie broni Putina energetycznej, że oni wykorzystują to jako amunicję, żeby strzelać do Unii Europejskiej. No, a nawet na tych rozmowach z Angelą Merkel, Angela mówi, ale to tylko jest biznesowy projekt, co wy tam, że nie, tak no dobrze, powiem, ale macie panie, jakieś... panie proszę, te rozmowy trwają, zobaczymy. Wiemy, jak zobaczymy, się ta historia zakończyła. Czym... Ona się zakończyła dokładnie tak, jak widzimy, no, że... tak, dokładnie. No dobrze, ale jak się w takim razie pana zdaniem potoczy ta historia z negocjacjami, teraz tymi negocjacjami, o których pan sam wspomniał, no, negocjacjami dotyczącymi sytuacji energetycznej, ale rozumiem, że również dotyczącymi KPO. KPO to jest jedyna sprawa, którą chcemy ugrać w czasie tych negocjacji, czy coś jeszcze? Tego ja nie mogę powiedzieć, bo nie wiem, jakie są nasze założenia negocjacyjne. Natomiast z tamtej strony jest panika, no i oni nam rzeczywiście przyznają rację, zwracają się nie tylko o możliwość gazu, ale również ropy, węgla, chcieli kupić węgiel z Bogdanki. No zobaczymy, jakie będą ich warunki. My powinniśmy w tej sytuacji twarde stawiać warunki, bo to my mieliśmy rację, my mamy rację i niby dlaczego miałoby być tak, że po to, żeby tam Niemcy nie marzli, to my mamy marznąć. No, to już jest po prostu przesada. Nawet bym powiedział, że to są bezczelne propozycje ze strony tych, którzy wysuwają takie żądania. No, ale panie pośle, posłowie, europosłowie niemieccy mówią, no spójrzcie na Polskę, mają pełne magazyny, niech dają. Tak, tak. No to oni mogli zadbać o to, żeby mieli swoje magazyny pełne. Oni sprzedali magazyny ruskim, a Ruscy nie zapełnili tych magazynów i też się z nich śmieją, a my mamy ponosić konsekwencje niemieckiej głupoty. No bez przesady. Jest sytuacja taka, że każdy kraj dba o siebie, natomiast jak Niemcom coś nie wychodzi, to my mamy w ramach Solidarności dbać o nich. A jak my prosiliśmy o to, żeby na przykład z Turowem się nie wygłupiali, żeby nam nie kazali zamykać elektrowni, żeby zawiesili ETS, czyli handel na giełdzie, który powoduje, że energia jest dużo droższa, to nie, nie, to my mamy być solidarni tylko wtedy, kiedy oni mają kłopoty. Dobrze, panie pośle, czy zawieszenie ETS-u to jest w tym momencie jeden z naszych warunków też? Nie, czy to nie jest, mogę, to też kładziemy na stół? Nie mogę powiedzieć, jakie są nasze warunki, bo ich nie znam. A nawet gdybym znał, no to przed negocjacjami się nie zdradza strategii negocjacyjnej, więc proszę wybaczyć, ale nic na ten temat nie mogę powiedzieć.
Ale czy ETS w pana ocenie i w ocenie partii rządzącej to jest mechanizm, który powinien zostać od razu, no co najmniej zawieszony w tych okolicznościach, które teraz mamy? Taką propozycję złożyliśmy. Już wcześniej, no nie teraz. Panie pośle, to na koniec ja zapytam, pan wspomniał o węglu. Mówiliśmy o magazynach gazu, bo Niemcy pokazują, Polacy mają. W Polsce bardzo wiele osób, no też pewno jakoś tam powodowanych i niepokojonych przez te informacje, które opozycja jednak do przestrzeni publicznej wprowadza. No, wiele osób boi się, że nie będzie węgla. Proszę powiedzieć, jak pan ocenia tę sytuację? No to jest rzeczywiście tak, że w tej chwili wszyscy, mówiąc już kolokwialnie, zupełnie wprost rzucili się na węgiel, bo okazuje się, że jak trwoga, no to właśnie, to się powraca do tego, co znane, sprawdzone i pewne. Polska stara się zwiększać moce wydobywcze, ale to jest bardzo trudny proces i po tej całej, po latach polityki, no, zmniejszania jednak wydobycia, tym bardziej trudny. Bardzo wielu wyborców Prawa i Sprawiedliwości, powiedzmy wprost, to jest przecież mniejsze miasteczka też i mniejsze miejscowości, no tam po prostu ogromna część gospodarstw domowych jest ogrzewana węglem. To prawda, rzeczywiście jest spora grupa naszych obywateli, która korzysta z węgla. W tej chwili zamówione są wystarczające ilości węgla, żeby sprowadzić ze świata. Będziemy zwiększać wydobycie, bo takie możliwości są. Oczywiście nie z dnia na dzień, ale będziemy zwiększać wydobycie. No i ja jestem przekonany, że tego węgla na zimę nie zabraknie. Natomiast owszem, może być tak, że jak wszyscy by chcieli kupić w tym samym czasie, to tego węgla może nie być, ponieważ no nie da się przywieźć kilku milionów ton w ciągu 2 tygodni. Więc tutaj prośba jest też do państwa, żeby spokojnie do tego podchodzić, ponieważ opozycja i ja myślę też sugestie z Moskwy są takie, żeby rozchwiać nastroje w Polsce. No, zemsta za to, że nie bierzemy ich węgla, też tutaj gra rolę, bo to są jednak miliardy, które Rosja traci. No a opozycja próbuje tą sytuację wojny wykorzystać w sposób no, niegodny, dlatego że wywołanie kryzysu, pamiętamy jakiś czas temu, paliwowego, że nie będzie paliwa, więc wszyscy się rzucili na tankowanie i rzeczywiście jednego dnia wszystkie stacje zostały właściwie pozbawione paliwa. Trzeba było wynająć dodatkowych 100 ileś cystern. Dobrze, ale panie pośle, to później ja, to ta ja sytuacja z cukrem koniec. Teraz, ja że nie ma cukru, no właśnie, ludzie wykupują, cukier ale jest, ja zapytam, ale wzbudzanie takiej paniki koniec. Jest po prostu grą cyniczną opozycji na to, żeby doprowadzić do jakiegoś przesilenia politycznego. Panie pośle, ja zapytam na koniec, bo pan apeluje do tego, że o to, żeby no, wszyscy, którzy nas słuchają, żeby jakby no, przyjęli do wiadomości, że ten proces kupowania węgla trwa i proces sprowadzania go do Polski trwa i że węgla nie zabraknie. Ale w takim razie jaką strategię pan radzi? Do kiedy czekać? Bo jestem sobie w stanie wyobrazić, myślę, że pan poseł również, że po prostu no, część osób odczuwa taki niepokój, no bo wszyscy wiemy, że trwa wojna. Wojna wiąże się z sytuacjami nieprzewidywalnymi. Wszyscy widzą od wielu miesięcy te wzrosty cen surowców energetycznych. Więc do kiedy można czekać? Kiedy się spodziewamy większej partii węgla w Polsce, także no już sukcesywnie będzie można robić zakupy. To jest wrzesień, czy to jest jeszcze sierpień, czy początek października? Kiedy to może nastąpić? Już wiemy to, czy nie? Już w tej chwili też w portach jest część węgla. On będzie rozwożone po kraju. Sukcesywnie będą przypływać statki. No i po prostu, jeżeli będzie się węgiel pojawiał, bo będzie się pojawiał przecież w tych punktach sprzedaży, to trzeba go kupować, ale no, jest prośba taka, żeby nie robić jakiejś histerii, jeżeli w którymś punkcie w tej chwili węgla nie ma, bo on będzie dostarczany sukcesywnie. Także no, naprawdę będzie dostarczany węgiel. Jest wystarczająco węgla na rynkach też międzynarodowych. Mamy też
naprawdę duże złoże węgla, tylko przez tą politykę Unii Europejskiej, inspirowaną z Rosji, która chciała uzależnić od swojego gazu, przecież wymyślenie tego przejściowego paliwa gazowego to było w interesie Rosji i te nawet organizacje ekologiczne, które protestowały i do tego nawoływały, później się dowiedzieliśmy, że część z nich była finansowana przez Rosję. Więc to jest gra Rosji na osłabienie Europy, na wprowadzenie też w Polsce zamętu, więc bardzo prosimy o spokój. Węgiel płynie do Polski, część już jest, część będzie dowożona. Też wydobycie przecież cały czas trwa. Także tu ja myślę, że ten węgiel będzie dostarczany i no, spokojnie po prostu trzeba patrzeć. Jeśli się pojawia w jakimś punkcie, no to trzeba go kupować i tyle. A jeżeli nie ma, no to trzeba poczekać, jak będzie dowieziony. Pan poseł Marek Suski, wiceszef Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości, był państwa i moim gościem. Serdecznie dziękuję, panie pośle. Serdecznie dziękuję. Pozdrawiam. Pozdrawiam wszystkich. A państwa, dobrego. Szanowni państwo, gorąco zachęcam, proszę z nami pozostać. Za chwilę komentatorzy Paweł Piekarczyk, Marian Kowalski będą komentować no, wydarzenia właśnie nie tylko w Gorzowie, ale też i te, które są już dzieją się na szczytach polskiej polityki, to dosłownie za moment.